interferencja, czyli składanie albo nakładanie się fal, jest przedstawione właśnie na tym rysunku po lewej stronie i również schematycznie na rysunku po prawej stronie. Na lewej stronie, po lewej stronie widzimy krople deszczu, które wpadły do wody i od każdej kropli rozchodzą się koncentryczne okręgi i one się sumują w pewnych miejscach, także mamy grzbiety dodające się do grzbietów fal albo doliny do dolin i wzmacnia się albo zmniejsza się wychylenie z położenia równowagi. Tutaj po lewej stronie jest pokazana ta sytuacja schematycznie. Na czerwono są pokazane czoła fali, która się rozprzestrzenia od jakiegoś źródła punktowego, jednego i drugiego. Też na czerwono powiedzmy, że to są grzbiety fali, na niebiesko powiedzmy, że to są doliny fali i w zależności od tego, jak się spotykają ze sobą te dwie fale, to mamy albo wzmocnienie zaburzenia, albo zmniejszenie się tego zaburzenia i chcemy właśnie przedyskutować to zjawisko. Żeby to przedyskutować, to najpierw zastanówmy się, na czym polega to dodawanie się czy nakładanie się fal. Otóż okazuje się, że jeżeli fale nie są zbyt gwałtowne, nie są o bardzo dużych amplitudach, to wtedy mamy do czynienia ze zjawiskiem takiego dodawania się fal w taki sposób, że jedna fala nie ingeruje i nie zmienia drugiej fali. A więc tak jak to zostało przedstawione na tym rysunku. Czyli zastanówmy się, co się dzieje, jeśli zderzą się ze sobą dwie fale. Okazuje się, że zachowanie jest takie właśnie, jak tutaj pokazuje sekwencja kolejnych rysunków. Czyli biegnie fala z lewej strony o większej amplitudzie i z prawej fala o mniejszej amplitudzie. Zbliżają się do siebie. W pewnym momencie się nakładają, wtedy to zaburzenie jest bardzo duże, bo jest równe sumie tych zaburzeń i okazuje się, że za chwilę to zaburzenie, które przemieszczało się w lewo, dalej się przemieszcza w lewo, tak jakby nic się nie stało, jakby nie doszło do spotkania, a zaburzenie, które było po lewej stronie, przemieszcza się w prawo również, tak jakby się nic nie stało i za chwilę mamy sytuację taką, jakby rolami zamieniły się te dwa grzbiety. Po prostu fale poruszają się tak, jakby zupełnie nic się nie wydarzyło i nie nastąpiło dodanie się fal, albo jeśli one mają fazy przeciwne, to odjęcie i zanik zaburzenia. Rozważmy interferencje fal, które biegną w linię, czyli mamy taką sytuację, jak już była, o jakiej była mowa na wykładzie 67 i 68. Mamy linę, która jest przytwierdzona do ściany i powodujemy wychylenie tej liny z położenia równowagi. Emitowana jest fala poprzeczna. I załóżmy, że jedna fala emitowana jest opisana za pomocą takiego wzoru i natychmiast jest emitowana w tej samej chwili druga fala przez drugie źródło pobudzeń i one są tylko przesunięte w fazie o fi. I teraz obydwie fale poruszają się w kierunku osi plus x. Co się stanie, jak dodamy do siebie te dwa zaburzenia? No, ponieważ one nie ingerują ze sobą, te dwie fale, to możemy je po prostu dodać, tak jak dodajemy dwie funkcje sinus o tej samej amplitudzie. Korzystamy z takiej relacji, że sinus kąta alfa i sinus beta to jest 2 sinus alfa plus beta przez 2, kosinus alfa minus beta przez 2. No i jak to dodamy, te dwie funkcje sinus zgodnie z tym równaniem, to otrzymamy takie równanie, w którym mamy 2 razy amplituda fali, każda z nich była taka sama, czyli 2 razy amplituda razy kosinus przesunięcia fazowego między falami podzielone przez 2 i razy sinus omega t minus kx plus fi przez 2. Pierwsza rzecz, którą zauważamy, to fakt, że fala rozchodziła się w kierunku osi plus x i dalej ona się rozchodzi w kierunku osi plus x. Co dalej możemy zauważyć? Przepisałam to równanie, które było na poprzedniej stronie i zobaczmy, co dalej. Jeśli przesunięcie fazowe między tymi dwiema falami jest równe 0, to wtedy, jak wynika z powyższego wzoru, kosinus 0 jest równy 1 i fala ma postać 2ym, czyli amplituda jest podwojona oraz dalej mamy to samo, fala biegnie w prawo
i dokładnie tak samo wygląda jak każda z fal, które tutaj były falami wyjściowymi. Czyli mamy rysunek taki jak na tym rysunku tu zostało przedstawione, rysunek obydwu fal. Czyli jedna fala to jest Y1, niebieska ta pod spodem, pomarańczowa to jest druga fala i oczywiście po złożeniu w miejscach, w których one się dodają, będzie bardzo duże zaburzenie. Natomiast jeśli złoży się tak, że faza będzie równa pi, to jeśli faza będzie równa pi, to wtedy kosinus pi dzielone przez 2 to jest 0 i wtedy oczywiście y będzie równe 0. Czyli jeśli dwie fale są przesunięte w fazie o pi albo inaczej o lambda przez 2, to wtedy będziemy mieć interferencję destruktywną, bo złożenie tych dwóch fal da nam wychylenie równe 0. A więc jeśli φ jest równe 0, to mamy interferencję konstruktywną, natomiast jeśli φ jest równe pi, to jest to interferencja destruktywna. Przy interferencji konstruktywnej złożenie dwóch fal daje w każdym miejscu, w którym wychylenie jest największe, podwojoną amplitudę, natomiast jak jest interferencja destruktywna, to wówczas nie ma wychylenia z położenia równowagi, czyli następuje wytłumienie tych fal. Co dalej nas interesuje w związku z propagacją fali? No, zastanówmy się, co się dzieje wtedy, kiedy fala dociera do ośrodka, który różni się gęstością od ośrodka, w którym ona się rozchodzi. Czyli wracamy do tej liny, która porusza się, której drgania spowodowaliśmy i wywołaliśmy falę, która porusza się do ścianki. Wrócę jeszcze raz, żeby zaobserwować, co się tutaj dzieje. Fala dochodzi do ścianki i proszę zwrócić uwagę, że faza fali zmienia się o 180 stopni. Dlaczego tak jest? Ten efekt występuje tylko wtedy, kiedy ta fala dociera do ośrodka, który jest gęstszy. Czyli powiedzmy, że lina ma pewną gęstość liniową, ale ścianka ma większą gęstość i w związku z tym następuje odbicie o 180 stopni. Dlaczego tak się dzieje? Ten fragment fali, który dochodzi do ścianki, próbuje, czy wywiera siłę na ściankę do góry. Natomiast ścianka, zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona, będzie na linę działała w dół. A więc jeśli lina będzie próbowała jak gdyby ściankę podnieść do góry, to ścianka spowoduje obniżenie liny. Oczywiście ścianka się nie poruszy, to tylko lina zmieni swój bieg i dlatego po odbiciu właśnie ma taki, przepraszam, ma taki kierunek, ma taką fazę, że jest przesunięta o 180 stopni. Jeśli natomiast gęstość jest taka, że jest ona mniejsza niż gęstość liny, czyli na przykład moglibyśmy sobie wyobrazić, że to nie jest ścianka, tylko jest taka rurka, na której jest pierścień, do którego jest przymocowana ta lina i ten pierścień może się przesuwać swobodnie, no to wtedy oczywiście lina spowoduje podniesienie pierścienia do góry, jeśli akurat to wychylenie będzie do góry. I za chwilę oczywiście pierścień zgodnie z siłą grawitacji przesunie się w dół, ale wtedy on pociągnie również do góry tą linkę i w związku z tym na zasadzie bezwładności i w związku z tym nie będzie przesunięcia fazowego. Czyli jeśli fala dochodzi do ośrodka gęstszego, to zawsze zmienia fazę o pi. Jak nie jest to ośrodek gęstszy, to nie zmienia się faza. Należałoby się jeszcze zastanowić, co się dzieje, jak fala dochodzi do takiego ośrodka, w którym ta gęstość drastycznie nie jest tak różna jak w przypadku ścianki i liny. Czyli na przykład jeśli połączymy dwie liny, które są różnią się trochę gęstością, to wtedy będzie taka sytuacja, że część fali się odbije, a część fali będzie się propagować na tą drugą linę. Natomiast jeśli będzie taka sytuacja, że będziemy propagować falę najpierw w linie o większej gęstości, a potem w linie o mniejszej gęstości, to nie będzie tej odbitej fali, będzie tylko transmisja fali do tej liny, która ma mniejszą gęstość liniową. Jeśli mowa o składaniu fal, to nie sposób nie wspomnieć o falach stojących. Kiedy mamy do czynienia z falą stojącą? Wtedy,
kiedy spotykają się dwie fale, które biegną w tym samym kierunku, ale zwroty mają przeciwne, czyli na przykład jedna fala biegnie w prawo, a druga fala biegnie w lewo. No i jeszcze taki musi być spełniony warunek, żeby częstości tych fal były takie same oraz żeby długość fal była też taka sama. Czyli w takim przypadku mamy do czynienia z falą, którą możemy zapisać za pomocą takiego równania dla fali, która biegnie w prawo i za pomocą takiego równania dla fali, która biegnie w lewo. Różnią się tylko oczywiście znakiem przy x. Jak teraz dodamy je do siebie, znowu przy założeniu, że mamy do czynienia z niewielkim zaburzeniem, czyli że możemy skorzystać z tej superpozycji tych dwóch fal, tak jakby one nie ingerowały, nie zmieniały, nie modyfikowały się wzajemnie, to korzystamy ze zwykłego wzoru z trygonometrii, z którego już wcześniej korzystaliśmy i otrzymujemy następujący wynik. A więc ten wynik pokazuje, że fala, która jest złożeniem takich dwóch fal biegnących, ma taką właściwość, że w określonych punktach przestrzeni będzie miała zawsze takie samo wychylenie w określonej chwili czasu. Czyli jeśli czas zamrozimy, to zawsze w określonym punkcie przestrzeni będzie albo bardzo duże wychylenie z położenia równowagi, albo bardzo małe wychylenie z położenia równowagi, a więc to będzie zależeć oczywiście od tego, jaka będzie wartość tego argumentu. Jeśli kx będzie właśnie wielokrotnością pi, to oczywiście będzie 0 i wtedy będziemy mówić o węzłach, a jeśli będzie kx równe, jak kx będzie równe pi pół i 3 drugie pi i tak dalej, to będziemy mieć sinus równy 1 i wtedy będą maksymalne wartości wychylenia z położenia równowagi i wtedy będziemy mówić o węzłach fali stojącej. Tutaj zostało pokazane dla przykładu, jak wyglądają dwie fale, które biegną w chwili t równej 0 i jedna biegnie w prawo, druga biegnie w lewo i co powstaje ze złożenia tych dwóch fal i za chwilę, wtedy kiedy upłynęło czasu t równego okres dzielony przez 4, no to wtedy następuje dodanie takie tych dwóch przebiegów, że mamy same węzły, natomiast w pierwszym przypadku mamy wzmocnienie drgań w tych miejscach, w których fale składają się w ten sposób, że dodają się, bo są w tej samej fazie. Czyli jeśli jeszcze raz przyjrzymy się temu wzorowi, to widzimy, że właśnie strzałki, czyli te wychylenia bardzo duże z położenia równowagi, złożenie dwóch fal o amplitudzie ym da amplitudę podwojoną i to będzie wtedy, kiedy kx będzie równe n plus 1 druga razy pi. No bo wtedy sinus jest równy 1. Natomiast to samo, ten sam warunek oczywiście odpowiada sytuacji, jeśli skorzystamy ze wzoru, że k to jest 2pi przez lambda, położeniom x równym m plus 1 druga razy lambda przez 2. N jest równe 1, 2, 3 i tak dalej, liczba naturalna. Natomiast w punktach, w których kx będzie równe całkowitej wielokrotności pi, albo też, co przekłada się to na fakt, że x będzie równe n razy lambda przez 2, to będziemy mieć węzły tej fali stojącej. Jako przykład rozważmy falę stojącą, która może powstać w linie albo w strunie, która jest umocowana z dwóch stron, albo też w linie, która jest umocowana między dwoma ściankami. Jakie tutaj mogą powstawać fale stojące? Otóż fala stojąca zawsze będzie miała tam, gdzie ścianka, oczywiście węzeł w każdym przypadku, ale teraz ze względu na te periodyczne zachowanie tej funkcji, która jest złożeniem obydwu tych fal biegnących, możemy mieć falę stojącą, jeśli zostanie spełniony taki warunek, że połówka pewnej długości fali będzie równa dokładnie L. Natomiast ten sam warunek na dwie fale, na falę stojącą powstanie, jeśli w L zmieszczą się dwie połówki innej długości fali, ale mogą też się zmieścić trzy połówki innej długości fali i tak dalej. A więc mogą w takiej sytuacji, jeśli mamy strunę, która jest umocowana z dwóch stron, pobudzimy ją do drgań,
to w takiej strunie mogą powstawać fale stojące o różnej długości, a tym różnym długościom oczywiście będą odpowiadały różne częstotliwości, ponieważ z długością fali wiąże się częstotliwość za pomocą wzoru, który za chwilę sobie zapiszemy. A więc dla tego konkretnego przypadku kolejne długości fal, dla których powstanie fala stojąca, będą mogły być opisane za pomocą takiego wzoru. L równa się N, gdzie N jest równe 1, 2, 3 i tak dalej, liczba naturalna, razy lambda z indeksem N dzielone przez 2. Jeśli teraz właśnie zapiszemy sobie relację, która wiąże długość fali i częstotliwość, mianowicie długość fali to jest prędkość fali razy okres tej fali, ale okres i częstotliwość wiąże taka relacja, że okres to jest odwrotność częstotliwości, czyli zamiast lambda, napisać lambda n równe v razy tn, piszemy v dzielone przez fn. No i teraz to lambda n z drugiej strony, z tego wzoru, który sobie tutaj zapisaliśmy, jest równe 2l dzielone przez n. Czyli otrzymujemy taki wzór na kolejne długości fal albo na kolejne częstości, którym będą odpowiadały tak zwane mody kolejne dla fal o różnych długościach albo dla fal o różnych częstotliwościach stojących fal, które są kreowane w takim układzie zamkniętym, pobudzonym do drgań. Czyli otrzymamy taki wzór rekurencyjny na częstotliwość tych wszystkich drgań, wszystkich modów, które mogą powstać w takim zamkniętym układzie, i to jest n razy v dzielone przez 2 razy l. Ten mod pierwszy, który odpowiada n równy 1, nazywa się częstotliwością podstawową albo pierwszą harmoniczną, a kolejne mody nazywają się odpowiadające n równemu 2, 3 i tak dalej. To są kolejne harmoniczne. I teraz każdy instrument muzyczny charakteryzuje się tym, że w zależności od tego, jaka jest odległość między, jeśli to jest instrument strunowy, jaka jest odległość między tymi progami w gitarze, czy progami w instrumencie takim jak fortepian czy pianino, w zależności od tego, jaka jest odległość między tymi właśnie progami, to takie mogą się częstości propagować, a więc dla każdej struny, dla określonych właśnie odległości między progami mamy inne częstotliwości. Te dźwięki, które są nazywane zwyczajowo C, D, E, F i tak dalej w gamie, każdy z nich charakteryzuje się inną częstotliwością, ale wiemy też, że każdy instrument muzyczny posiada również inne spektrum, to znaczy intensywność tych modów odpowiadających różnej częstotliwości jest różna dla każdego instrumentu i to wrażenie, jakie mamy, kiedy słyszymy określony dźwięk, w zależności od tego, jaki instrument muzyczny, z jakim instrumentem muzycznym mamy do czynienia, jest związane z tym, że różne mody o różnej częstotliwości w danym instrumencie muzycznym są bardziej eksponowane, a inne mniej. I w związku z tym mamy wrażenie barwy dźwięku. I tyle chciałam opowiedzieć Państwu dzisiaj o składaniu fal. Dziękuję bardzo za uwagę.